pomocni wszyscy są. Niesamowite. Nie szkodzi, że na drugim końcu trzeba dać im pieniądze, no ale starają się, no. No dobra, jak porysujemy, to na waszą odpowiedzialność. Ciężka, brudna i śmierdząca prasa. Copa Gołębia. Aha. Ale ja. Aha, no nie potrzeba satna. Bo jak jedziemy, to po drodze nam machają i pokazują, w którą stronę mamy jechać. Bo już oni wiedzą, gdzie my jedziemy. Niesamowite, ale jaka brama, patrz. Wow. Piękne obwarowania miasta. W ogóle podobno właśnie tutaj jest największa i najstarsza medina w Afryce. Medina to i dokładnie właśnie jest obwarowanie miasta, bo to jest miasto otoczone murami, tak naprawdę rzecz biorąc. No i faktycznie są świetne te mury. Wow, super. Tutaj jest taka stara część. Mnóstwo tego jest. Spokojnie można by było przyjechać na kilka dni i zwiedzać, jak ktoś lubi tak dokładnie. To ten pan, który nam... Hello! Nice to meet you, nice Alibaba. Alibaba. What do you want? The tannery? No, we are fine. No, thank you. The tannery. No, we are fine. Pan już nam tutaj proponuje oprowadzanie po mieście, tak? Pan już chce nas oprowadzać po mieście, dlatego taki obcykany pewnie jeździ na tym motorku i łapie turystów, nie? Ale my tu już mamy dwa czy trzy miejsca, do których zajedziemy i tyle, bo niedźwiedź to taki krótkodystansowiec jest to. Ja muszę uważnie planować, co zobaczymy. Tylko to, co najciekawsze. Załapiemy smaczek miasta i wystarczy. Alibaba. Ciekawe, czy faktycznie się nazywa Alibaba, czy tak mówi? Nie wiem, nas miał na myśli. Aha, że my Alibaba? Jak myślisz? Tu wszędzie po obu stronach mamy obwarowania. Widok na miasto jest, mógłbyś się zatrzymać, jak będziecie. Mogliśmy się zatrzymać na tym parkingu tam. Zobacz, czy tu nie możesz gdzieś na chwilę przycyknąć po prawej stronie. Dziękuję.
Niestety tutaj niewiele mogę Wam pokazać, bo słońce wali prosto na mnie, ale widać piękną panoramę miasta. Więc na pewno warto objechać miasto też dookoła i sobie pooglądać właśnie dla tych, którzy nie lubią spacerować. Już po ilości autokarów wiadomo, że będzie pełno turystów. To jest jedno z bardziej popularnych miast do odwiedzenia w Maroku. Trochę wąsko. Jeden, jacy oni pomocni wszyscy są. Niesamowite. Nie szkodzi, że na drugim końcu trzeba dać im pieniądze, no ale starają się, no. O, jaki tu ładny, duży parking jest. Na końcu. Zajebany. A tu w życiu. Chłopie, co ty? Rysujemy to na Waszą odpowiedzialność. Aha, tutaj, dobra. Co dalej? Trzeba będzie się ich spytać, ile ta przyjemność nas będzie kosztować. Super, no widzisz, chłopie. Super. No. Przyjechaliśmy tutaj, bo chciałam Wam pokazać coś szczególnego i niepowtarzalnego. Coś, co na pewno będąc w Maroku trzeba zobaczyć. Wiecie co, chyba sobie wziąłam trochę nieodpowiednie buty, bo ja znowu kurczę w klapkach. A tu jest pełno wody. Panowie robią ciężką pracę, zobaczcie. To jest ciężka, brudna i śmierdząca praca. O, Messie. Ciężka praca. Naprawdę, ciężka praca. Jestem pełna szacunku po prostu. O, pan wiezie świeże. O, aha. Yeah. Okay. Ciężka praca. Słuchajcie, jak będziemy kupować jakieś buty, torebeczki czy coś tam, to naprawdę trzeba mieć szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy tak ciężko pracują. Uwaga. Idę dalej. Fu, o Jezu, jaki tutaj jest smród, słuchajcie. A, się nie da opisać. Nie da się opisać. Ja zaraz to lepiej pokażę z góry. O rany, zapach to ja naprawdę, słuchajcie, jest nie do opisania. Aha. Nie do opisania jest zapach. No, Bela to jest w siódmym niebie tutaj. Aha, a tam kolory robią, no. Tam u góry jest, tutaj jest garbiarnia skór, a tam u góry, zobaczcie te maszyny, garbują skóry tutaj. No to nie jest muzeum, nie? Słuchajcie. Tam chodzą, zaraz pójdziemy bliżej. Ładna.
sobie normalnie gniją te skórki. Właśnie pan teraz własnymi nogami wchodzi. Wow! Ciężki kawałek. Idziemy dalej. Dostałam miętę, tak żeby troszeczkę ten zapach po tych wszystkich chemiach, po amoniaku, słuchajcie, po prostu smrutnie z tej ziemi. Dostałeś też miętę? Tak, bo chodzi o to, że teraz mamy zrobić zakupy, nie? Teraz przyszliśmy do sklepu i mamy mieć tylko dobre doznania. Mógł nam dać miętę na samym początku, ale nie szkodzi. A to część tej wycieczki, której w sumie nawet żeśmy się nie oczekiwali, że ktoś nas będzie opowiadał, ale nie szło jakoś. Halo. Thank you. Thank you. Ale nie szło. Polonia. Polonia, dzień dobry. Dzień dobry. O, jak się masz? Jak się masz? Świetnie. Bardzo dobrze. Dziękuję. A ty jak się masz? Nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To dobrze. Idziemy rozejrzeć się dookoła. Aha. A dlatego, że my przyjechaliśmy tutaj do największej właśnie garbiarni w mieście. My. Monsieur, speak English. Aha. English and Polish. No, the English. In English. A ja little Arabic. No, little Arabic. Oh, really? Yes, Kupa Gołębia. Aha. They have natural ammoniac. Jak pan ładnie powiedział, Kupa Gołębia. Like acid. No właśnie, bo mają kwas, nie? Te gołębie odchody mają kwas i dzięki temu właśnie skóry są miękkie, ale przez to ten smród, przez który żeśmy właśnie przechodzili. No, śmierdzi, tak. Mamy Coco Chanel. Aha. But here we call Kaka Chanel. Kaka Chanel. Yes, number 5. Kaka Chanel. O matko, fajnie, że przy tak ciężkiej pracy. After 7 day, 10 day inside there. Aha. They wash second time. We have another washing machine Aha. there for not give bad smell. Aha. Then they put in the other side for the Aha. color. A tutaj farbują. Is it the most famous one for the coloring? Yeah, I've heard about it. Every 10 days they change the color. Aha. And all the color natural. They come from the plants and the natural pigments. Mm-hmm. Like red color, they come from poppy flower. Mm-hmm. Blue from indigo stone. Uh-huh. Orange from henna. Uh-huh. Yellow from curcuma. Uh-huh. Uh-huh. All natural color. Okay. Wow. And this is the biggest and the oldest tannery in Morocco. Yes. The name is Shawar. Thank Just been in the renovation. Oh, it's going like to be 5 years ago. Okay. By UNESCO. Yes, it was That renovated. New building. Uh huh. Uh huh. Because it's very, very old. It's from 14th century. How old is it? Yes, that's why we came here. Thank you so much. You're Thank you for explaining. It was even much more interesting. No to słuchaj, no to jest ostatni. Nie wiem, on ci też to mówił to samo, nie?
No to już Ci powiem, to jest ostatni proces, czyli tam w tym pierwszym przez 5 dni leży. Potem przenoszą do tego, co my żeśmy przechodzili jako pierwsze, to jest drugi proces i tam znowu przez tydzień leży. W tym pierwszym leży, Boże, już nie, on mi powiedział limestone, co to jest? Wapień po polsku, nie? Wapień i sól. W tym drugim gołębie kupy, nawet umiał powiedzieć po polsku gołębie kupy, dlatego tam tak śmierdziało strasznie, a tutaj farbują. Tutaj farbują i oni co tydzień zmieniają kolor i powstają cudeńka dla bogatych ludzi. Aha. Pan tutaj mi mówi, że tak. They put inside like wool, cotton, papers, all the clothes. Wow. Then you use for sitting. Fajne. Widzę takie pufy, to pamiętam jeszcze gdzieś z dzieciństwa, właśnie czasem ktoś przywiózł z zagranicy, nie? Nie wiem, czy kiedyś żeście widzieli. Piękne są. Tak, jest bardzo ładne. Bardzo ładne wzór. Piękne. Super. No. Super są takie, no. Kiedyś sobie kupimy, jak będziemy mieli dom. A póki co, no możemy tylko sobie pooglądać. A pan tutaj mówi, że wszystkie oczywiście produkty są wykonane z tych skór, które tutaj na miejscu robią. Tam jest dużo więcej w środku. Ja tutaj tylko tak... O, dobra jakość mi tu pan mówi za plecami. I dobra cena, słuchajcie. Więc przyjeżdżajcie z grubymi portfelami i zróbcie tutaj zakupy. Różne kurtki, wiecie, portfele, buty, różne rzeczy, szczególnie zamsz. Jedno, oni mają takiej dobrej jakości zamsz, słuchajcie. O, ale teraz moda niby na ekologię jest, nie? Ale spodnie, słuchajcie, na motor. Takie ze skóry. Lalo Siew. Lalo Siew. Kakadu pidżen, alamony jak finish. Aha. Bębir, darbuga. Pan tutaj robi bębenki różnego rodzaju. Yes. Aha, no, ma tutaj pełno bębenków. Jest on makajkaj. No, z tej skóry pan robi. Fajne, aha. Sandira, sandira. Aha, sandira. Okej, a we talk to the boss. Te fajne też, takie różne małe. 100, okej. Za stówkę. Ten miły młody człowiek prowadzi mnie do sklepu, gdzie pracuje jego siostra, gdzie wykonywany jest na miejscu olej arganowy. Okay, thank you. After, okay, if you want to be back from here to see how they make the weaving. Okay, the wool. Okay. After just come back from here, I will show you how they make it. Thank you so much. You're welcome. Hello, yes, I'm sorry, I didn't have time to ask. Thank you so much. This is Moroccan Pharmacy Berber. We have here herbal, spices, products, cosmetic, so many type of oil, but especially we have argan oil. You know argan oil? Yes. Yes. This is argan. This is the first look of argan oil. It look like date with yellow color in the tree. We wait and fold the rice to be like this. Then we break this. Then we peel it like this. And we get this, we break it to give argan fruit. This is argan fruit. It's like almond. It's a nut, but it tastes better. There are two types of argan oil. Argan oil for cosmetic, argan oil for cooking. For cosmetics, we use this machine, a very cold temperature, like this. Because as argan oil, it contains a high percentage of fatty acid. For example, linoleic acid, oleic acid, omega-6. Vitamin E, vitamin A, which help acne prone skin, reduces inflammation, also reduces moisture in the skin, help hair grow up, reduce dandruff, or breakage of hair. If you ground it at very hot temperature, this vitamin, it's gone. Yeah. Yes. It must ground it on this machine. You must wait. Because this is a place of oil. It's very rare. You smell the perfume of it. Give me your hand for trying. Yeah, give me this place. This is very good, especially for acne, anti-acne. Smell the perfume, it's very good. This is for body, for hair.
It's a nice change after. Yes. Yeah, I can give you the perfume for change the smell of tannery. Yep. We have this is for cosmetic. We have also for cooking. The difference between cooking and the cosmetic, we take agar fruit, we roast it, for example, in pan. Then we ground it in raha. Raha in traditional way. Yeah, we ground it like this. It give like a dog. Then we cleanse the oil from the dog. This is argan oil for the cooking. We make it from this amlo, like in Moroccan Nutella. This is Moroccan Nutella. The ingredient of amlo, it's crushed almond, honey, and argan oil for cooking. Yes. So to be content of argan oil for the cosmetic. From the rest, we make it argan cream. This is argan cream. It's also natural 100%. Yeah. Smell it. Take a year. Also, you have to try in your face. This is especially for face. This is very good. Natural 100%. Also, we have argan oil with the perfume. If you want, if you like the perfume, we have with amber. We have with orange flower, red jasmine, rose, this is jasmine. To jest fantastyczny taki bloczek, yeah. Słuchajcie, perfumowany. Jasmine, rose, lemon, pistachio, amber, all the. Ja to już się zakochałam. No i wiecie, problem w tych sklepach, że weź nie kup, no weź coś nie. No. And this is the Moroccan spices. This is before grounded. We have also after grounded. This is chili pepper, ginger. This is the mix of Ras El Hanout. You know Ras El Hanout? No, I've seen it in Iran. No, and I didn't know Iran what is this. But in Morocco we have Ras El Hanout. Ras El Hanout, it means the head of the market, because we mix a 45 spices and herbal together. Yes, so look the mix. Ja widziałam ginger. To samo, tylko bardziej podziapkowane. I właśnie nie wiedziałam, co to jest, bo widziałam właśnie te kolory i tak dalej. Czyli to są różne przyprawy, które. Oni potem sobie mieszają, nie? Look, we have rose, cinnamon, ginger, masses, kurkuma, black pepper, white pepper, clove, we have cardamom, nutmeg, this is the black pepper, kurkuma, this is Moroccan cumin. Cumin, oczywiście, cumin, yeah, jedna z moich ulubionych przypraw. Tea. You try the tea. Yeah, this is Moroccan tea. We have also royal tea from desserts with herbal like rose, verbena, chamomile. We have also the plants of tea. Like in Morocco, we have two type of plants. This is the normal to take a year. This is the normal. No to tak jak u nas mamy różne rodzaje mięty. Czas podziękować pani za ten czas, który tutaj poświęciła nam, pokazując wszystko, i za umiejętności językowe i coś na pamiątkę będę mieć. Wspaniała perfuma i to mnie kosztuje, moi drodzy, 50. Dziękuję bardzo. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Tutaj jeszcze obowiązkowo nie mam wyjścia, nie mogę odmówić, muszę wejść i popatrzeć, jak tka się dywany. Bonjour. No, inside. Piękny. I'll give you explanation. There will be blankets. Pan robi tutaj koce. Netka. Matko, ile to pracy. Ja kiedyś w przedszkolu miałam taki malutki. Jeden już zachrypłam od rozmawiania ze wszystkimi. Taki malutki i to zajmowało kilka dni. So how many days to make a blanket like this? This is not blanket, this is carpet. This carpet. Is by women. Yes, by women. Where are you from? Polonia. Polonia, welcome. Polonia. You need to buy some carpet? No. I'm sorry. No problem. I'm sorry. Yes. But we will tell about your beautiful shop, all the people in Poland, and I will show it on YouTube and Facebook and so on, and hopefully they will come. I will mark this place. Pięknie. This is all made by hand. Yes. Yes, all made by women. A blanket is like this. This is a blanket. Pan tutaj robi takie narzuty. Takie koce w sumie można blanket by było powiedzieć. Bed for sofa. That's made by men. And carpet made by women.
Okay. Well, that's strange. It should be the other way around. Yes. We have in big, we have in small, different size. Different sizes. Yes, different size. No właśnie, powinno być odwrotnie, że mężczyźni robią tutaj, pan mi mówi, koce, a kobiety robią dywany. A wydaje mi się, że sprawiedliwie by było odwrotnie, bo jednak taki kocyk to lżejszy trochę, prawda? A taki dywan to trochę cięższy. No ale dobra, nie będziemy się sprzeczać. Są faktycznie bardzo różne tutaj materiały, widać różne wzory. Ale niektóre właśnie są takie bardziej jakby trochę miękkie, ale wszystko to jest wełna, a niektóre strasznie takie sztywne są. Powiem szczerze, że no po Iranie i perskich dywanach, no to wiecie, to jest różnica oczywiście. Ładne, ale ja cały czas mam w głowie jednak tamtą jakość, tą miękkość po prostu tego dywanu. Fajnie. Tutaj jeszcze mi pan dla przykładu pokazał właśnie mniejsze takie dywaniki i tam u góry jest taki obrazek, który pokazuje właśnie jak kobiety robią dywany, bo dywany robi się na pionowo, to jest innego rodzaju, jak się to nazywa? Jak się to nazywa po polsku? This is my visit card. O, super, fajnie. Zrobimy właśnie, żebyście wiedzieli, gdzie tutaj do pana znaleźć, prawda? I przyjść z dużą ilością gotówki i kupić. Szybko jeszcze tylko dodam, że właśnie korzystając z tego, to wrzeciono jest? Nie. No to pan powiedział, że taki koc, który jest tutaj na dywanie, na podłodze, ten koc zajmuje zrobienie 2 dni. Natomiast zrobienie takiego dywanu, to zajmuje aż 3,5 miesiąca. 3,5 miesiąca. Szkoda chodzić po tym, jak się kupi, no nie? Ale nie powiedziałam wam, że ta Medina jest jedną z największych i najstarszych w całej Afryce Północnej i została wpisana na listę UNESCO, więc to jest tylko, nie tylko po prostu fajne, piękne i historyczne miejsce, ale też ma znaczenie właśnie pod względem kulturowym. I koniecznie trzeba zobaczyć. Bardzo nam się podoba. Naprawdę. I powiem wam, że też nasłuchałam się, naczytałam się, że po prostu tutaj w Maroku oni są tacy bardzo nachalni, ci kupcy i tego. Nie, my żeśmy tego nie zauważyli. Naprawdę. Owszem, czasem ktoś coś oferuje, ale ja naprawdę nie czuję, żeby ktoś mnie wciskał, nie? Albo przymuszał, wiecie, jakoś tak nagabywał. No, może poza tymi chłopakami, co tam na początku oprowadzali, ale nawet po prostu przydali się, nie? Bo po prostu poprowadzili cię, mogliśmy zobaczyć w środku tą całą garbarnię. No tak, sam sobie przecież nie wejdziesz, nie? No to wiadomo, że musisz wejść z kimś. Piękne, pan ma te skóry. Wow! Pan nam oczywiście pokazuje, że trzeba iść w tamtym kierunku, tam gdzieś, ale no już my żeśmy byli. Super.